24 pytania. Rozmowa poranka. Dorota Kania, witam państwa bardzo serdecznie. A sami pierwszy gość, Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. dzień dobry państwu. Od kilku dni słyszymy nawoływania ze strony mediów sprzyjających opozycji, że powinna być wspólna lista. To samo robią politycy Platformy Obywatelskiej, grożąc, że jeżeli ktoś nie będzie chciał dostosować, to. Te partie znikną i nie wejdą do Sejmu. Panie Adakta, zawsze powtarzałem, że jestem fanem jednej listy opozycyjnej, więc tutaj nic się w moim podejściu do tego tematu nie zmieniło. Natomiast obserwując, jak wygląda zachęcanie w cudzysłowie do tego, żeby była wspólna lista na zasadzie kija i przez Donalda Tuska, zachęcanie czy Władysława Kośniaka-Kamysza, czy Szymona Hołownie, czy yy, przewodniczącego Czarzastego, to trochę to przypomina tak yy, yy, wołanie yy, Indyka o przyspieszenie święta, yy, święta dziękczynienia, yy, wołanie Indyków o przyspieszenie święta dziękczynienia, bo yy, yy, jeśli tak ma wyglądać yy, Hmm. Tworzenie tej jednej listy, to jak będzie później wyglądało, miałoby wyglądać wspólne jakiekolwiek podejmowanie decyzji. Yy, I no, dziwię się trochę tym liderom, yy, że yy, dają sobie tak narzucać yy, yy, taka, taką w tej chwili pozycję. Takich, którzy muszą się tłumaczyć, że nie są wielbłądem, nie chcą tej wspólnej listy. Mogę się domyślać powodów, z których nie chcą tej wspólnej listy, i im się nie dziwię. Natomiast Donald Tusk w tej chwili jest w sytuacji zero-jedynkowej, bo on, przywracając do Polski, potem jak uciekł do Brukseli, obiecał dwie rzeczy. Obiecał, że jak wyróci Platforma Obywatelska z notowaniami na początku roku, miała być powyżej 30% i wyrosnąć. No, ta pierwsza obietnica już została niedotrzymana. A druga, to że będzie jedna wspólna lista. Jednej wspólnej listy nie widać. I e, można powiedzieć, że powrót Donalda Tuska do Polski po tej ucieczce do Brukseli miał być wielkim sukcesem, a okazał się wielką katastrofą, klęską. I teraz ratowanie na siłę za pomocą przychylnych mediów yy, idei jednej listy, jednej wielkiej listy, a na czele tej listy będzie Opposition Führer, bo tak, tak nazywały Donalda Tuska niemieckie gazety jeszcze niedawno. Yy, no to zaczyna być już karykaturalne, ale panie redaktor, skoro to dzieje się po tamtej stronie, to... Im tam gorzej, tym lepiej. Więc kibicujemy i przyglądamy się temu procesowi tworzenia jednej wielkiej listy. Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego mówi, że nie da się zamknąć opozycji w jednym worku i nawiązać ładną kokardką z napisem Donald Tusk. Mirosław Suchoń, Polska 2050, jedna lista nienawiści i agresji na podstawie jest zmanipulowanego badania, to jest z pewnością scenariusz na sukces z przekąsem. Krzysztof Gawkowski mówi wprost o szantażu, a Jan Grabiec. Mówi wprost. Albo liderzy partyjni zrozumieją, że musimy razem wygrać wybory, albo tych partii nie będzie. No to mówią wprost o szantażu Ponad... liderzy partyjni. Ostatnia wypowiedź pokazuje, że jak to mówią, uwolnili już charty i zaczęli szczuć tym tych, którzy nie wyznają. Idei jednej wspólnej listy. No przecież ja tylko tutaj wyjdę w słowo, y, panie pośle. Przecież y, jedna wspólna lista to są również miejsca na listach, prawda? Panie, tak, to jest pierwsze zazwyczaj podstawowe pytanie, y, czy przy jednej wspólnej liście y, listy wyborcze staną się z gumy. No nie staną się z gumy. One. Będą miały tak jak do tej pory 41 jedynek, 41 dwójek, 41 ostatnich miejsc. I takich, o których się mówi już na podstawie wyników dotychczasowych wyborów, to są miejsca, które biorące. biorące, gwarantujące mandaty. No i to jest w sumie takich miejsc, patrząc z perspektywy tych trzech, 120 w skali kraju. I one z gumy nie będą, i więcej nie będzie, mniej też nie, ale więcej też nie. A jeśli do tego podziału idzie pięć partii, no bo to tak trzeba liczyć teraz, cztery, pięć partii, no pewnie tak to a co inna, a w przypadku trzech, czterech list, tutaj mamy całkiem inną sytuację. Yy, więc to jest, yy, u podstaw leży tego oporu przed jedną wspólną listą ze strony niektórych tych partii, ale według mnie główną przyczyną tego, yy, tej obawy jest to, że skoro w tej chwili Donald Tusk nie liczy się ze zdaniem tych liderów, tylko mówi albo jedna wspólna lista, albo śmierć, to śmierć jak, dla, kogo? Jak, no, dla nich prawdopodobnie, polityczna oczywiście, to i, jaka jest gwarancja, że w ogóle będzie się z nimi, z ich zdaniem liczył w późniejszym czasie, kiedy już byłaby ta w cudzysłowie jedna wspólna lista i, i, i po wyborach jaka jest gwarancja? No nie ma żadnej. I, i zdają sobie z tego sprawę przynajmniej tak Myślę, liderzy tych ugrupowań, dlatego w tej chwili trwa festiwal e, e, obrzucania ich błotem, tak? Bo poprzez uruchomione przez Platformę Obywatelską zaprzyjaźnione media, e, obrzucania ich zmanipulowanym. Pseudo-sondażem obywatelskim, bo tak to nazwano, sondaż obywatelski, gdzie zakładano najpierw, że będzie przebadanych tam 4000 tysiące osób, a okazało się, że przebadano 4 tysiące osób, ale na zasadzie, że 4 badania zrobiono i w tych czterech badaniach brało udział, brało udział 1000 osób, czyli w sumie 4000, tysiące, ale po tysiąc osób, te same osoby. Więc. Yy, jeszcze raz powtarzam, e, jesteśmy. Ja jestem przynajmniej fanem jednej listy, i, i to jak powstaje w cudzysłowie oczywiście, no, e, to tylko pozostaje mi usiąść w fotelu, e, zrobić popcorn, e, otworzyć puszkę e, Coca-Coli i przyglądać się temu. Coca-Cola jest niezdrowa. Coca-Cola Zero. Coca-Cola tak, ale tak, jest niezdrowa, ma dużo cukru. Widać, że dzieje się sporo na opozycji. Chyba obserwujemy, przynajmniej tak komentatorzy zauważają próbę wymiany lidera, to znaczy wymianę lidera na Donalda Tuska na Rafała Trzaskowskiego, czy będzie powtórzenie operacji to, ta, taki, które obserwowaliśmy w czasie kampanii prezydenckiej, kiedy panią Kidawię wymieniono na Rafała Trzaskowskiego. Teraz w mediach, co niektórych, widać, że Donald Tusk się nie sprawdza. Są krytyczne o dziwo, materiały prasowe wobec niego i medialne. A dzisiejszy sondaż w Superekspresie, kto powinien być twarzą kampanii, oby, kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, 57% wskazało na Rafała Trzaskowskiego, a tylko 31% na Donalda Tuska. Czy to już jest wymiana lidera Platformy Obywatelskiej, czy Donald Tusk będzie jednak twardo się bronił? Panie redaktor, yy, ostatnie dni pokazują, że Obrona Donalda Tuska in Progress, także trwa. E, a od tej operacji, ja to nazywam operacja Kidawa 2, e, bo przypominam, że już raz e, opozycja, koalicja obywatelska, platforma obywatelska wymieniała kandydata na prezydenta na ostatniej prostej, e, to akurat niewiele pomogło. Ale może tutaj N też uważał, że to. Tutaj ta operacja wymiany Donalda Tuska, który e, według wszelkich e, badań, opinii publicznej, ma bardzo duży, negatywny elektorat yy, i jest, i z tego się zdają sprawę też i w Platformie Obywatelskiej, yy, co jest paradoksem, bo jest i obciążeniem, i yy, dla nich yy, jakimś ostatnią nadzieją, ratunkiem yy, i ta operacja zmiany lidera Platformy Obywatelskiej, bądź zmiany lidera całej opozycji, bo to tak, tak trzeba traktować, jeśli miałaby być jedna wspólna lista, trwa od długiego czasu już. I y, teraz tylko pytanie jest, kiedy nastąpi moment krytyczny, ten y, y, punkt zwrotny, i zostanie to, będzie próba wdrożenia tego w życie, bo to, czy to nastąpi, to nie jestem do końca pewien. Donald Tusk raczej ma dużo do stracenia i nie sądzę, aby zgodził się na rolę tego, który będzie z boku przyglądał się temu, co jest robione i nie miał na to żadnego wpływu. Ja nie przypuszczam, żeby na taką rolę się zgodził. Natomiast taka rola jest mu Poprzez nawet takie badanie, jak dzisiaj pani redaktor zacytowała, czy wcześniejsze działania jest mu proponowana. Jest mu proponowana, a z drugiej strony widać tą nerwowość na opozycji, dlatego że rzeczywiście jest starcie liderów, jak co niektórzy nazywają, czyli starcie Tusk-Trzaskowski. Nie ma w ostatnich dniach widocznego Sławomira Nitrasa, który miał być tym ostrzem, więc rzeczywiście coś się dzieje. Tutaj nie można zapominać to, tego, jak Donald Tusk się rozprawiał z politycznymi przeciwnikami, tylko pojawia się pytanie, czy w dalszym ciągu ma siły i środki na to. Panie to na pewno o jednej rzeczy przekonał się Donald Tusk, wracając po swojej ucieczce do Brukseli, do Polski, że to nie jest rok 2007. I pewien czar i pewna otoczka, która towarzyszyła Donaldowi Tuskowi wtedy, Prysła. I nie ma już tej otoczki medialnej, zresztą sam tego doświadcza, nie ma już tego, tej osłony medialnej, nie ma yy, yy, już tej sytuacji, że ludzie wierzą w co powie, w to, co mówi Donald Tusk. Ludzie w tej chwili wychodzą z założenia, Polacy wychodzą z założenia, tak jak zacytowane jest na taśmach słynnej restauracji, że yy, w obietnice Donalda Tuska E, obietnice, do, do obietnice Donalda Tuska e, wierzą tylko e, e, inaczej, przepraszam, inaczej tam było zacytowane, że Tusk u Donalda Tuska obie, dwa razy obiecać, to jak raz dotrzymać. Aresztowany pod zarzutem korupcji sekretarz miasta stołecznego Warszawy Włodzimierz Karpiński nadal zasiada w radach nadzorczych dwóch związanych ze spółką z miastem spółek. Władze Warszawy czekają na jego rezygnację. To w, po, po, donosi portal TVP Info. O tym powiedziała właśnie portalowi rzeczniczka ratusza. Z informacji pełnomocnika karpińskiego wynika, że planują złożyć rezygnację. I dopiero wtedy. Ratusz ma podjąć kolejne kroki. Czy konieczna jest rezygnacja w takiej sytuacji samego Włodzimierza Karpińskiego? Przypomnę, po, po, prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej, ministra skarbu, a y, ostatnio prominentnego działacza Platformy Obywatelskiej w ratuszu rat, Rafała Trzaskowskiego. Panie redaktor, tutaj sytuacja jest zero W sytuacji, gdy osoba została aresztowana i dwukrotnie tak naprawdę E, zasądził sąd e, areszt tymczasowy w obawie przed matacwem i e, z zastrzeżeniem, że istnieje e, bardzo duże prawdopodobieństwo e, uwiarygodniające popełnienie czynu korupcyjnego, przyjęcia łapówki, e, to, to sytuacja jest zero i pan Karpiński powinien być odwołany w tym momencie, kiedy został tak naprawdę e, zasądzony mu areszt, e, areszt śledczy. Ależ na 3 miesiące. No, standardy w Platformie Obywatelskiej, niezależnie od tego, czy na czele tej platformy jest Donald Tusk, czy Rafał Czaskowski, są takie same, jak widać, i e, głównym, ich, głównym ich, główną ich podstawą jest e, doktryna Neumana. Dopóki jesteś w Platformie Obywatelskiej, nic ci nie grozi. No, tu w przypadku pana Karpińskiego, to chyba nie do końca się sprawdziło. I e, powinna być oczywista dymisja powinna być oczywistością, tak nie jest. Plus to, co pani Radakta wspomniała, jeszcze są rady nadzorcze, czyli e, nie tylko, że nie ma żadnej kary, ale jeszcze jest nagroda za to, że e, warszawiacy, m, płacąc za wywóz śmieci, za gospodarkę śmieciową, dołożyli się do tych Łapówek, które przyjął pan Karpiński według aktu oskarżenia. Nie no, aktu oskarżenia tutaj... a wobec zarzutów. zarzutów, zarzutów. Panie zarzutów. pośle, ostatnie pytanie, ponieważ czas nas, nam się kończy, naszej rozmowy, czas jest nieubłagany, natomiast jeszcze chciałam wrócić do Sondażu SuperEkspresu. Ostatnie pytanie, według sondażu kto ba, powinien być twarzą kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w badani wskazują 40% Mateusz Morawiecki, 80, 18% Bata Szydło 15% Jarosław Kaczyński 27% nie wiem kto powinien kto będzie twarzą kampanii wyborczej Panie redaktor cały obóz jest twarzą kampanii wyborczej cały obóz pracuje. Z obóz Zjednoczonej Prawicy pracuje na to od długiego czasu na to, aby e, móc Polakom przedstawić kolejny etap e, e, zmian w Polsce e, w postaci nowego programu Prawa i Sprawiedliwości obozu Zjednoczonej Prawicy. E, spotkania z Polakami e, miał pan, pan prezes Jarosław Kaczyński, trwają w tej chwili spotkania. Z, między innymi z Panem Premierem, są spotkania z Panem Premierem, z Panią Premier Bratą Szydło, z liderami obozu Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, ale też z parlamentarzystami, naszymi działaczami w kraju. Mamy setki spotkań, no, gdzie rozmawiamy o naszym programie. I to jest y, cała, cała, y, cała twarz kampanii, czyli obóz Zjednoczonej Prawicy. Jak jedna pięść chcemy Iść do wyborów, przedstawić Polakom to, co do tej pory zrobiliśmy, ale jednocześnie rozmawiamy o tym, co jest konieczne do zmiany, co w tej chwili najbardziej przeszkadza Polakom i słuchamy ich rad, bo my wychodzimy z założenia, że ekspertami od programu powinni i są Polacy. I to na podstawie tych rozmów będziemy yy, Niedługo ogłaszać program wyborczy, dlatego. Kiedy? Y, no, mam nadzieję, że to jest kwestia y, na pewno przed wakacjami. Przed wakacjami program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości słyszeli Państwo, a to obiecał sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski, który był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Adakta, dziękuję Państwu, spokojnego dnia życzę.